Chnięcie do śmierci. Autor: Bruno Siak. Czyta: Bruno Siak. Ewa Kolerska patrzyła na zdjęcie swojego ojca wyświetlające się na ekranie smartfona. O parapet jej małego pokoiku dzwonił jesienny deszcz. Lubiła ten dźwięk wymieszany z szumem drzew, grzmotami przetaczającymi się przez miasto i warkotem przejeżdżających samochodów. Wyglądała przez okno na mokrą ulicę, na której właśnie zapaliły się latarnie. Nie jest dobrze, Ewa. I mogłabyś wziąć ten urlop dziekański. Mama jest chora i naprawdę no trzeba się nią opiekować. Ale ja mam studia, tato. Tylko o to chodzi, że ja nie będę mógł już w ogóle się do ciebie dokładać. Jak ty nie przyjedziesz, to będę musiał tutaj na wsi jakąś babę zatrudnić. Studia w Warszawie są drogie, samo utrzymanie ja wiem, że chcesz i sobie radzisz i masz stypendium, ale sama mówiłaś, że samo stypendium nie starczy. Może jakoś zaocznie czy coś. Zaoczne kosztują. Trzeba normalnie płacić. No i to trudne, tato. Ja naprawdę muszę się cały czas uczyć. Dla mnie to nie jest tak, że sobie chodzę i już. I ta praca się zwróci, zobaczysz. Tego tak nie widać, ale się zwróci. No nie wiem. Nie wiesz, bo nie studiowałeś. Ewa zaraz pożałowała wypowiedzianych słów. Kochała ojca i wiedziała, że mu ciężko, ale nie chciała również zrezygnować ze swoich marzeń. Usłyszała, że ojciec wzdycha. W jego głosie dźwięczała stal. Może i nie studiowałem, ale to nie znaczy, że jestem głupi. Wiem, że studiowanie na kierunku technicznym to niełatwa rzecz, szczególnie, że tam same chłopaki i mogą uważać... No, sama mi opowiadałaś. I wiem, że to, że masz stypendium naukowe, to wielkie osiągnięcie i wiem, że nie przychodzi ci to łatwo. Znam cię, Ewa. Nie przyszło ci to łatwo. Kolerska pokiwała głową. Gdyby nie zadzwonił ojciec, ślęczałaby nad podręcznikiem do algebry liniowej. Uczyła się systematycznie, a nie przed sesją. Więc chociaż była połowa listopada, powtarzała i porządkowała w głowie poznany materiał. Robiła tak z każdym przedmiotem i dzięki temu zawsze otrzymywała wysokie stopnie i przyznawano jej stypendium. — Nie mogę teraz przerwać, tato, po prostu nie mogę. Nawet jak mi nie pomożesz, to będę sama dorabiać, dawać korepetycje z matematyki i fizyki. Zapotrzebowanie na to jest zawsze. — No nie wiem. Dam sobie radę — powiedziała, zaciskając zęby. — Ja bym wolał, żebyś teraz mi pomagała. Teraz nie mogę, w wiem, że jak teraz przerwę, to nie wrócę. Tak po prostu będzie — Powiedz mi, jak mama lepiej? Jest chora, mówiłem ci. Kolana ją bolą i wiesz, cukrzyca. Dasz mi ją? Nie, śpi teraz. Ewa milczała. Wiedziała, że ojciec po prostu nie chce opiekować się matką i matka nie potrzebowała aż tyle opieki, żeby musiał kogoś zatrudniać. To było po prostu jego wygodnictwo. Wiedziała, że tu nie chodziło o to, że leczenie jest kosztowne wstrzymał wysyłanie pieniędzy, bo chciał ją sprowadzić do domu. Chciał, żeby mu pomagała w prowadzeniu gospodarstwa, a nie zapuściła korzenie w Warszawie. Dobra, będę kończył, mam robotę, powiedział w końcu. Może pomyślisz i zmienisz zdanie. Tutaj wszyscy na ciebie czekają. A tam? Tu też mam kolegów i koleżanki, tato. I są ważniejsi niż my? Ewa westchnęła. Wiedziała, do czego zmierza jej ojciec. Muszę się uczyć, jutro mam laporki skłamała. No dobra, ja też muszę kończyć. Zastanów się, bo źle robisz. Ojciec był zły, poznała to po jego głosie. Pożegnał się sucho i ekran telefonu zrobił się czarny. Ewa wyciągnęła rękę po kubek z zieloną herbatą i wypiła duży łyk. Herbata wystygła już i jej nie rozgrzała. W kawalerce na warszawskiej Pradze, którą wynajmowała, było chłodno, kaloryfery ustawiła na minimum. Po pierwsze, niska temperatura w mieszkaniu stymulowała odporność, po drugie, przyspieszała zasypianie, a po trzecie i najważniejsze, pozwalała oszczędzić pieniądze. Przez dwa lata, kiedy wynajmowała mieszkanie, tylko raz, podczas blisko dwudziestostopniowych mrozów, ustawiła kaloryfer na dwójkę, a i tak musiała wtedy chodzić po mieszkaniu w kurtce. Plusem było to, że nigdy nie złapała nawet Kataru. Popatrzyła na okładkę opasłego podręcznika do algebry liniowej i zacisnęła zęby. Nie chciała się uczyć, i nawet nie musiała, ale to była zasada, której nie mogła złamać. Każdy wykład musi być powtórzony i zrozumiany na bieżąco, i kilka zadań z poprzednich kolokwiów i egzaminów z tego zakresu materiału musiało zostać wykonanych. Nie było innego wyjścia. Tylko dzięki temu, chociaż miała przeciętne zdolności, była w stanie uzyskiwać dobre wyniki. Wygrywała uporem i systematycznością. Ona nie była Tomkiem Wańskim, który jako jedyny w jej grupie niemal w ogóle się nie uczył, a miał nawet lepsze wyniki. Podziwiała go i jednocześnie mu się dziwiła. Gdyby tylko włożył w studia chociaż jedną czwartą jej wysiłku i czasu, to mógłby być podziwiany nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Miał potencjał do rozwoju nauki, tym bardziej, że świetnie mówił i pisał po angielsku, a to otwierało wiele dróg. Ale on wolał pić i szwendać się, jak ludzie z jej rodzinnej wsi. Jego gęba, gdy się napił, niczym się wtedy nie różniła od takiego jacka kwasa, który ledwo skończył podstawówkę. Chociaż Tomek, nawet kiedy był tak upojony alkoholem, że nie mógł chodzić, to i tak składał sensowniejsze zdania, niż kwas na trzeźwo. Ewa pozwoliła sobie na krótki odpoczynek i wróciła do łóżka. Przykryła się kołdrą, rozłożyła podręcznik na kolanach i kontynuowała naukę. W oczach mieniło jej się od równań i liczb, ale powtórzyła materiał i wykonała trzy zadania. Spojrzała na zegarek i z ulgą stwierdziła, że jest dwudziesta pierwsza sześć. Obiecała sobie, że z wyjątkiem egzaminów nigdy nie będzie studiować dłużej niż do dwudziestej pierwszej. Kiedyś jej nauczycielka matematyki w liceum, która pierwsza zasugerowała, że mogłaby studiować w Warszawie, powiedziała jej, że można być pracowitym, ale nigdy nie należy siebie traktować jak niewolnika, bo człowiek z ciągle zaciśniętymi zębami może umrzeć z głodu. Schowała książkę i zeszyt do szafki, a potem zgasiła lampkę, włożyła ciepłe bambosze, owinęła się różowym, puchatym kocem, i gdy oczy przyzwyczaiły się do mroku, podeszła do okna. Nie było szczelne, bo stare drewno wypaczyła wilgoć i mimo, że okleiła je szarą uniwersalną taśmą, czuła na skórze lekki podmuch zimnego wiatru. Spojrzała na niebo, na którym wisiał księżyc w pełni. Chmury nie pozwoliły dostrzec gwiazd, ale nawet jakby ich nie było, to uniemożliwiłyby to światła miasta. Czasem tęskniła za niebem nad swoim domem na wsi. Tam niebo było zawsze piękne, skrzące się tysiącami gwiazd. Nie odrywając oczu od księżyca, namacała krzesło obok okna i usiadła, długo patrzyła na bladą poznaczoną kraterami kulę na niebie i na pionowe strugi deszczu. Potem opuściła wzrok stopniowo, oglądając kołyszące się i gubiące liście drzewa, budynki, aż w końcu spojrzała na ulicę. Przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu stał mężczyzna w czarnym płaszczu przeciwdeszczowym. Gdzieś daleko usłyszała zbliżającą się burzę. Zielone światło wiszące na stalowym wysięgniku nad drogą odbijało się w pokrytym cienką warstwą wody asfalcie, mieszając się z czerwonym dla pieszych. Ewa lubiła tę grę miejskich świateł. Były trochę jak gwiazdy, których w Warszawie zazwyczaj nie mogła dojrzeć. Czuła, jak zaczyna się odprężać, lubiła o niczym nie myśleć i patrzeć na mokre, lśniące miasto. Szczególnie z wysokości. Jej dom rodzinny na wsi był parterowy i na świat patrzyła co najwyżej z kilku metrów, gdy weszła schodami na strych. Teraz mieszkała na szóstym piętrze i była to dla niej niewyobrażalna wysokość. Mimo wynajmowania tej samej kawalerki już trzeci rok, miała wrażenie, że jest na tarasie widokowym. Zdziwiła się, bo światło dla pieszych zmieniło się na zielone, samochody zatrzymały się. Ale mężczyzna w czarnym, połyskującym płaszczu nie przeszedł na drugą stronę ulicy. Stał nieruchomo. I wydawało jej się w pierwszej chwili, że się zamyślił, ale mężczyzna cofnął się kilka kroków i oparło pięć drzewa w taki sposób, że znikł jej z oczu. Westchnęła i przeniosła wzrok na drugiego pieszego, ubranego w żółtą kurtkę, który zbliżał się chodnikiem. Mężczyzna biegł, bo chciał zdążyć na autobus, ale nie udało mu się. Zielony ludzik zgasł i zapalił się czerwony, a autobus po drugiej stronie ulicy odjechał. Pieszy w żółtej kurtce stanął na krawędzi chodnika, na betonowych żółtych płytach, których nierówności miały ostrzegać niewidomych i niedowidzących przed tym, że krok dalej zaczyna się jezdnia. Wychylił się, sprawdzając, czy jedzie następny autobus. Zastanawiała się, kim mógł być. Może to jeden z tych eleganckich, starych panów, co pamiętali jeszcze powstanie i zawsze ustępowali kobietom miejsca w tramwaju. I niczym nie dawało się ich przekonać, że nie należy i że to oni powinni siedzieć. Nie biegł szybko, więc chyba musiał być młodszy. Pewnie mąż, który spieszy się do żony czekającej z kolacją. Wiedziała, że mężczyzna waha się, czy pomimo światła nie przejść przez ulicę. Nic nie jechało ani w jedną, ani w drugą stronę. Zrezygnował jednak i rozejrzał się na boki. Nie było pośpiechu, bo kolejny autobus jeszcze nie nadjeżdżał. I nagle na ulicy pojawiły się światła samochodu. Z za zakrętu wyłonił się dostawczak jednego z internetowych sklepów spożywczych. Jechał szybko i kołysał się mocno na boki na nierównej drodze. Ewa pomyślała, że kierowca chciał zdążyć przed zmianą świateł. Przechodzień w żółtej kurtce zauważył pojazd. I zrobił krok do tyłu, żeby nie zostać ochlapanym brudną wodą. Dostawczak zbliżał się szybko. Nad drogą cały czas paliło się zielone światło. I wtedy, zza drzewa, wyszedł mężczyzna w czarnym, połyskującym płaszczu. Teraz, na tle drugiego przechodnia, dostrzegła, że był potężnie zbudowany. Miał grube ręce i nogi, jakby zawodowo konkurował w trójboju siłowym. Samochód dostawczy przyspieszył, bo zapaliło się pomarańczowe światło. Nawet mimo deszczu Ewa usłyszała silnik wyjący na wysokich obrotach. Pojazd chwiał się niebezpiecznie, a nad rozcinającymi wodę kołami utworzyła się srebrna mgła. Przechodzień w lśniącym czarnym płaszczu rozpędził się, jakby chciał wbiec pod samochód, ale nagle zmienił kierunek, skręcił ciało i uderzył barkiem w czekającego przed przejściem mężczyznę w żółtej kurtce. Uderzenie było tak silne że niczego nie spodziewająca się ofiara wystrzeliła do przodu na jezdnię jak pocisk. Kierowca dostawczaka nie zdążył zareagować. Rozległ się huk, a zaraz potem pisk hamulców. Mężczyzna w żółtej kurtce uderzył głową o maskę i odbił się od pędzącego samochodu. Upadł na chodnik kilka metrów dalej. Toczył się aż do następnego skrzyżowania, rozchlapując wodę i znieruchomiał. Dostawczak zatrzymał się, a kierowca wrzucił wsteczny i zaczął cofać. Na ulicy nie było widać żadnego innego samochodu. Serce Ewy waliło w piersi, gdy sięgała po telefon. Wykręciła numer alarmowy i spojrzała znowu na ulicę. Szukała wzrokiem mordercy, który z zimną krwią pchnął człowieka w stronę śmierci. To nie był przecież wypadek. Dokładnie wszystko widziała. Ubrany na czarno mężczyzna zniknął jednak sprzed przejścia dla pieszych. Jeba myślała, że uciekł, ale po chwili go zauważyła. Stał blisko ofiary, znowu pod drzewem, w taki sposób, że był niewidoczny dla kierowcy, który wysiadł z auta i dzwonił po pomoc. Zakapturzony mężczyzna miał tak bladą twarz, że wydawała się maską. – Operator 112, słucham? – gdy Ewa usłyszała głos mężczyzny dobiegający z telefonu, drgnęła. Spojrzała odruchowo na ekran smartfona a potem znowu wyjrzała przez okno. Niemal krzyknęła. Zakapturzony morderca patrzył wprost na nią. Stał za przejściem na środku chodnika, zaledwie kilkanaście metrów od jej budynku. Miał całkowicie białą, lśniącą, jakby pomalowaną farbą twarz. W miejscu oczu ziały czernią puste oczodoły ale czuła, nie, wiedziała, że patrzy wprost na nią. zasłoniła usta dłonią, żeby nie krzyczeć, zsunęła się z krzesła i kucnęła. Serce waliło jej w piersi. Halo, operator 112, jestem kto? Ewa wyciągnęła rękę i ściągnęła telefon ze stolika. Rozłączyła się. Widział mnie? Pomyślała. Musiał mnie widzieć. Po chwili jednak odetchnęła, to było przecież niemożliwe, żeby ją widział, bo w pokoju nie paliło się światło. Jak mógł ją widzieć? Czy świecący ekran smartfona by wystarczył? Nie, na pewno nie. A i tak w gardle stanęła jej gula strachu. Podeszła na czworakach do drzwi i sprawdziła, czy są zamknięte. Były, ale jedynie na zamek pod klamką, który pamiętał lata siedemdziesiąte. Nie miała innego i do tej pory jej to nie przeszkadzało, chociaż koledzy śmiali się, że klucze do takich zamków można kupić za kilkadziesiąt złotych na Allegro. Cały czas na czworakach, z mocno bijącym sercem, wróciła do biurka i wyjęła kilka ołówków. Potem wetknęła je w szparę między drzwiami i podłogą. Miała nadzieję, że zadziałają jak klin. Na zewnątrz usłyszała zbliżający się radiowóz lub karetkę. Wiedziała jednak, że człowiek, którego potrącił samochód dostawczy, nie mógł przeżyć. Uderzenie było zbyt silne, a na chodnik wylało się zbyt dużo krwi. Przed oczami miała jego bezwładne ciało, toczące się w strugach deszczu. Wróciła do łóżka i przykryła się kołdrą. Drżała. Miała lodowate stopy i dłonie. Podniosła komórkę z szafki, jakby ona mogła zapewnić bezpieczeństwo, i nasłuchiwała. Słyszała nawoływania ratowników, a później nastała cisza. Jedynie bębniący o parapet deszcz i szum wiatru. Musieli się zorientować, że nie mogą nic zrobić, bo ratować życie przechodnia. Czekała i stopniowo się uspokajała. Serce zwolniło, a ciepła krew wróciła do dłoni i stóp. Przekonała się, że nic jej nie groziło, bo nawet jeżeli to był morderca tam kilkanaście metrów niżej... To dlaczego miał sądzić, że ona widziała, co robi. Mógł pomyśleć, że po prostu odebrała telefon. Zbliżyła się do okna. Na chodniku stali ratownicy medyczni. Jeden kucał przy zakrwawionym mężczyźnie w żółtej kurtce, leżącym na chodniku. Przednie reflektory karetki oświetlały jego martwe ciało. Ewa nie widziała jeszcze w życiu tyle krwi. Czarna kałuża rozlewała się na kilka metrów. Nie wiedziała na co czekają ratownicy i dlaczego nie zabierają ciała, ale nie miała zamiaru tego oglądać. Wróciła do łóżka. Mimo że nikt nie zapukał do jej drzwi i nie dostrzegła już mordercy na ulicy, tamtej nocy nie zasnęła. Za każdym razem, kiedy była na krawędzi snu, przed oczami stawała jej biała twarz z czarnymi dziurami zamiast oczu. Czuła wtedy, że nie może oddychać, że jej płuca zapadają się, że wypełnia jej płyn. Siadała wtedy na łóżku, chwytając panicznie oddech. Dobrze, że pani zdecydowała się złożyć zeznania, ale wie pani, że nikt oprócz pani nie widział tego mężczyzny w białej masce. Bo ta maska, którą pani opisuje, jest bardzo popularna. Oglądała pani taki film krzyk, mi się kojarzy, że ten morderca wyglądał tam tak samo. Ewa pokręciła głową. Miała wrażenie, że policjant chce mieć po prostu spokój, że chciałby wpisać w akta, że świadek nie jest pewien tego, co widział i zamknąć po prostu sprawę. Po co mu kolejne nierozwiązane morderstwo? Widziałam ten film i widziałam tę maskę, ale ona tak nie wyglądała. Nie miał otwartych ust ani nie wyglądał jak kościotrup. Wydawało mi się raczej, że wymalował sobie twarz białą farbą, jak mim albo klaun w cyrku, a oczy doły pomalował na czarno. I pewnie też powieki, dlatego wydawało mi się, że nie miał oczu. Tak myślę. I ja to zapisałem, wszystko zapisałem. I wszystko sprawdziliśmy, a szczególnie monitoring z tamtej godziny na sąsiednich ulicach. Mieliśmy trzy kamery i nie było mężczyzny ubranego na czarno, z umalowaną twarzą. No i nie ma żadnych świadków, oprócz pani. Ulica była pusta, padał deszcz. Nikt nie wyjrzał przez okno, bo myślę, że jakby ktoś widział mężczyznę popychającego przechodnia pod nadjeżdżający samochód, to by się zgłosił. No i najważniejsze są zeznania kierowcy. On twierdzi, że nie było nikogo za tym przechodniem, że po prostu wskoczył mu pod koła, bo chciał popełnić samobójstwo. Na pewno nie widział, bo wtedy już patrzył na drogę. On go pchnął w ostatniej chwili, no i przecież 200 metrów dalej są tory kolejowe. To pod pociąg rzuca się przecież większość ludzi. Śmierć jest pewniejsza, szybsza i nie naraża raczej nikogo innego. Policjant westchnął i przyciągnął się na krześle. Potem sięgnął po kubek z kawą i upił łyk. — A bierze pani pod uwagę, że się pomyliła? Może akurat wtedy, jak przejeżdżał tamten dostawczak, przemknął jakiś cień? Może błyskawica z dziwnej strony oświetliła drzewo bądź słup, i stąd pojawiło się wrażenie, że tam czai się jakaś czarna postać, bo pani twierdzi, że ta postać była czarna jak cień. Oprócz twarzy. Tak, ale twarz zobaczyła pani później, prawda? Na początku nie. Na początku nie. Przyznała. No właśnie. Na początku był tylko cień, który podszedł do przejścia i zniknął. Nie zniknął, ale schował się za drzewem. Ale nie, nie, nie. Policjant zaczął wertować kartki i po chwili odnalazł odpowiedni akapit. Pani powiedziała: Cytuję. Cień nagle cofnął się w stronę drzewa i zniknął. Ja Miałam na myśli, że zniknął za drzewem. Policjant westchnął. Ja myślę, że było tak. Pani widziała dziwne cienie i wydawało się pani: Nie, nie, to niemożliwe, ale pani pozwoli, że dokończę. Ewa pokiwała głową. Minęły już trzy dni od morderstwa pod jej oknem i chociaż bała się każdej nocy, to nikt nie próbował się włamać do jej mieszkania. Z każdym dniem strach zmniejszał się trochę, a obrazy w pamięci zacierały się, ale emocje były nadal tak silne, że nie potrafiła się skupić i uczyć. Już z jednej laborki dostała truje. Jej stypendium było przez to zagrożone. Chciała wierzyć policjantowi i całkowicie wyplenić z serca strach, naprawdę chciała. Bardzo pragnęła, żeby ją przekonał, wtedy mogłaby znowu normalnie żyć, ale gdy przymkała powieki, by zasnąć, ukazywała jej się niemal natychmiast blada twarz z czarnymi oczodołami. Widziała pani dziwne cienie, kontynuował policjant. Wie pani, latarnie się paliły, padał deszcz i błyskało na niebie. Wydawało się pani, że ktoś się chowa za drzewem. Potem, kiedy ten samobójca stał przed przejściem, to. Ale on się cofnął! powiedziała nagle Ewa. Czy ja mówiłam wcześniej? On stał na samej krawędzi, na tych pomarańczowych płytach z wystającymi półkulami i się cofnął, jak zobaczył samochód. Dlaczego się cofnął? Cofnął się, bo nie chciał niepokoić kierowcy. Jakby zobaczył kogoś przy samej krawędzi, to by zwolnił, bo by się bał, że ktoś pijany. A po drugie, mógł chcieć mieć taki niewielki rozbieg. To akurat niczego nie dowodzi. A więc moja teoria jest taka, że kiedy samobójca stał przed przejściem i gwałtownie skoczył przed samochód, to pani mózg wymalował ten czarny cień, który go pchnął. Samobójcy często wykonują nieskoordynowane ruchy, bo ich świadoma część chce się zabić, ale muszą pokonać instynkt samozachowawczy, wie pani, lęk przed śmiercią, który siedzi w każdym. Dlatego może wyglądał z daleka tak, jakby go pchnięto. Do tego dochodzi deszcz, błyskawice, drzewa zasłaniające na chwilę latarnie przy silnym wietrze i może powstać takie wrażenie. Ja pani nie mówię, że pani kłamie, ale czasami się ludziom wydają różne rzeczy. Pani mi wierzy, wiele już słyszałem historii takich, że maknął ręką i uśmiechnął się. Ale co z tym później? Wyraźnie widziałam mężczyznę przed moim blokiem. Stał twarzą do mnie i patrzył. To już inna sprawa. Powiedział policjant to mógł być potencjalny świadek może ktoś w jasnym szaliku który założył na twarz a te oczy było ciemno błyskało i tak dalej mózg sam wypełnia luki nie lubi rzeczy niewytłumaczonych przekonuje się o swojej racjonalności no w każdym razie chciałem panią po prostu poinformować że nie znaleźliśmy nic co by wskazywało na udział osób trzecich oprócz rzeczy jasna pani zeznania Chciałem panią po prostu poinformować, bo pani prosiła o dodatkowe patrole i przez te kilka dni koledzy się tam kręcili. Nie zauważyli nikogo, kto by tam podejrzanie wyglądał, więc nie musi się pani martwić. Ewa pokiwała głową. Sięgnęła po butelkę z wodą i upiła łyk. Pani sobie może coś przypomina, jak teraz rozmawiamy. Może pani chce coś zmienić w zeznaniach. Kolerska zacisnęła usta. Wiedziała, że policjant chciał, żeby przyznała, że się pomyliła, ona jednak nie miała zamiaru ułatwiać mu pracy. Nie, ja widziałam to, co widziałam. Może i mi się wydawało, i to może pan zapisać, że taka możliwość istnieje, ale widziałam to, co widziałam. Ktoś wypchnął tego mężczyznę pod ten samochód. Tam popełniono morderstwo. Ty, Ewcia, ostatnią częściej z nami wychodzisz, jakoś co. Powiedział Kacper, wysoki blondyn z grupy kolerskiej, nachylając się nad blatem stołu i podnosząc głos. W pubie było gwarno, chociaż zbliżała się dwunasta w nocy. Grupa Ewy zajmowała stół na dwanaście osób. I to mi się podoba, kochana. Tak powinno być. Tak myślisz? Tak właśnie myślę. To są właśnie studia. W ostatnim tygodniu szlajałaś się każdego wieczora i nawet dwa razy zerwałaś nockę. No brawo, brawo. — No właśnie, Ewa — poparł kacpra Tomek. — No i fajniej, jak jest z nami jakaś dziewczyna. Wtedy od razu jakoś tak kulturalniej. Chłopaki mniej klną, nie upijają się na umór i nie szczają w bramie na ulicy. Czynisz dobro, dziewczyno. — Przecież jest Ania — Ewa wskazała na koleżankę, która wracała z piwem i frytkami. Była to obcięta na krótko dziewczyna o szerokich ramionach i grubych udach. – Tak, ale Ania jest specyficzna – powiedział Tomek i chrząknął. – Już tak przesiąkła naszym testosteronem, że już niewiele brakuje, by kapsle ściągała z butelek zębami. Ewa uśmiechnęła się, ale świadomość, że niedługo będzie musiała wrócić do swojego mieszkania, martwiła ją. Za każdym razem, kiedy o tym pomyślała, czuła, że jej duszno. – Ja muszę już wracać, chłopcy. Fajnie było, ale… – Ooo… Zamruczeli niemal jednocześnie. Niektórzy udawali, że płaczą, inni walili w stół pięściami. — Zostań chociaż do pierwszej! — pokręciła głową. — Nie, nie mogę. Naprawdę. — A ja odprowadzę koleżankę — powiedział Kacper i wstał. Poszedł po jej płaszcz. <śmianie> — Jaki dżentelmen! — śmiał się Tomek. — No, no, no. Tylko się nie przewróć po drodze. Nie rób nam stydu. Pożegnali się, wyszli przed lokal i poszli w kierunku przystanku autobusowego. Kolerska uśmiechnęła się, miała wrażenie, że podoba się kacprowi, czuła, że nie wiedział, jak się zabrać do sprawy i to było dla niej i słodkie, i wygodne, bo nie musiała ranić jego uczuć odmową. I nie chodziło o to, że jej się nie podobał, bo podobał jej się bardzo, tylko o to, że miała żelazne postanowienie, by nie pakować się w żadne związki aż do końca trzeciego roku. Chciała przetrwać ze stypendium najtrudniejszy okres studiów, a potem wszystko miało iść już z górki. W ostatnim czasie jej żelazne postanowienie zaczęło jednak pękać i rdzewieć. Złapała się na tym, że zaczęła kokietować kacpra. Robiła to bezwiednie, może dlatego, że chciała mieć przy sobie kogoś silnego i odważnego. Kacper właśnie taki był. Silny i odważny. Przez całą drogę zabawiał ją rozmową i mimo że język mu się trochę plątał, było jej bardzo przyjemnie. I znowu kilka razy dotknęła lekko jego ramienia i klatki piersiowej, gdy się śmiała. Wyszli na przystanek i mieli do pokonania około trzystu metrów do jej budynku. Trochę się wstydziła miejsca, w którym mieszkała, bo blok był stary, rozpadał się wręcz, a na klatce schodowej śmierdziało moczem. Kasper był jednak w takim stanie, że nic nie poczuł. Ciągle opowiadał o tym, jaka jest fajna i że chciałby ją lepiej poznać. Alkohol nie wywoływał w nim agresji, ale wesołość. Lubiła takich ludzi. Pomyślała sobie, że zaraz po zaliczeniu wszystkich egzaminów i kolokwiów z tego semestru umówi się z nim, jeżeli nadal będzie wolny i zainteresowany. Odprowadził ją pod same drzwi jej kawalerki, ale asertywnie nie zaprosiła go do środka. Miał taką zawiedzioną minę, że pocałowała go w policzek. Nie była jedną z tych dziewczyn, które witają się w ten sposób z każdym i nie wyczuła u niego złości czy zdenerwowania. Raczej był zadowolony z tałusa. Wiedział, że nie rozdawała ich na prawo i lewo. — Bądź ostrożny, jak będziesz wracał, bo to niby Praga południe, ale jednak Praga. — Będę, Ewa. Widzimy się rano? — Pewnie. Na uczelni. — Super. Naprawdę super. Odparł z błyszczącymi oczami. Weszła do mieszkania, zamknęła za sobą drzwi i uśmiechnęła się. Życie wyglądało całkiem, całkiem. Przez wiele lat musiała wszystko wydrapywać pazurami, ale takie stróżyny smakowały najlepiej. Poczuła, że powinna dać sobie trochę ulgi, tylko jeszcze ten morderca. Już zdecydowała o tym, by przenieść się do jednej z podwarszawskich miejscowości. Czynsz był niższy. Pokój o lepszym standardzie i nie będzie się bała wyglądać przez okno. No i zawsze będzie ktoś inny w tym domu, a ona będzie miała oddzielne wejście. Po kilku dniach po morderstwie wypowiedziała umowę najmu. Właściciel poszedł jej na rękę, bo wynajmowała ponad dwa lata i nigdy nie sprawiała problemów. Do tego sama mu znalazła nowego lokatora z uczelni. Musiała jednak wytrzymać do końca miesiąca, a to jeszcze prawie dwa tygodnie. Strach zmniejszał się każdego dnia, ale nie zniknął zupełnie. Zdjęła płaszcz i założyła kapcie. W mieszkaniu było zimno. Kiedy poszła do łazienki by zmyć makijaż, w kieszeni zawibrował telefon. Spojrzała na ekran i zorientowała się, że to SMS od Kacpra. Wysłał po prostu emotikon z całusem. Nic więcej. Uśmiechnęła się i wtedy telefon rozdzwonił się. Odebrała, przyłączyła na tryb głośno mówiący i położyła urządzenie na umywalce. Cześć Ewa! powiedział kacper nieco bełkotliwym, ale uśmiechniętym głosem. Stał na ulicy. Słyszała za nim odgłos silnika samochodu, którego mijał. Hej, inżynierze, zgubiłeś się? Nieba. Widzę twoje okno. Czekam na przejściu. Wyjrzyj i pomachaj mi. Ja ci właśnie macham. Serce podeszło jej do gardła. Od czasu wypadku nie wyglądała na ulicę ani razu. Bała się po prostu. Zabrała jednak telefon, rzuciła go na łóżko i podbiegła do okna. Podciągnęła roletę. Kacper stał przy przejściu dla pieszych. Machał do niej. Poczuła, że serce jej przyspiesza. Dwie latarnie wokół przejścia były rozbite. Ulica tonęła tam w mroku. Odsuń się od przejścia! krzyknęła. Odsuń! Co? Przecież nic nie jedzie. Ewa wpatrywała się w ciemność, nie widziała przechodniów, samochodów, nikogo. I to ją właśnie niepokoiło najbardziej. O tej porze powinien ktoś być. Kacper chwiał się na nogach, był ciężki i silny, ale zaskoczony mógł stracić równowagę. Odsuń się od przejścia. Zauważyła ciemny, krępy kształt, odklejający się od mroku. Zbliżał się szybko do Kacpra, który odsunął się trochę od ulicy. To było za mało. — Jedynie pół metra. — Jeszcze dalej! Uciekaj! — Ewa, co cię ugryzło? W głosie Kacpra wyczuła z trudem tłumiony gniew. — Nie jestem przecież dzieckiem! Ubrany na czarno morderca był coraz bliżej. Nadal paliło się zielone światło dla samochodów. I zaczął zbliżać się czarny suw. Jechał szybko, nie zważając na dziury w drodze. Kacper stał na lewej nodze prawą miał ugiętą w kolanie i skrzyżowaną z lewą w połowie piszczeli. W takiej pozycji nie miał szans zareagować na silne i zdecydowane pchnięcie. Uciekaj, krzyknęła, waląc pięścią w szybę. On zabił człowieka. Zabił. Ubrany na czarno mężczyzna wyciągnął urękawiczoną dłoń. To był ten sam kaptur i ta sama blada twarz z czarnymi dziurami zamiast oczu. Rozpędzony słów przyspieszał, bo światło nad ulicą zmieniło się na pomarańczowe i chciał zdążyć przed czerwonym. Morderca znajdował się metr od swojej ofiary. Zamknęła oczy. Nie chciała widzieć tego, co się stanie uderzenia, pisku hamulców i rozlewającej się na asfalcie krwi. Ale nic takiego nie nastąpiło. Ej! usłyszała przez telefon krzyk kacpra oddawaj! Otworzyła oczy. Zakapturzona postać przebiegła obok jej kolegi i wyrwała mu telefon. Zaskoczony i podchmielony chłopak próbował gonić złodzieja, ale zrezygnował po kilku krokach. Tamten poruszał się szybko jak sprinter i zniknął w ciemnej, wąskiej uliczce. — Złodziej? — pomyślała z nadzieją. — To był zwykły praski złodziejaszek. Roześmiała się. Kacper przeszedł przez przejście dla pieszych, bo nadjeżdżał jego autobus. Pomachał jej ręką na pożegnanie i wsiadł na przystanku. Ewa odprowadziła autobus wzrokiem i nagle drgnęła, bo usłyszała, że złodziej nie przerwał połączenia. Dyszał ze zmęczenia. Ewa Kolarska! usłyszała ochrypły głos w słuchawce. Poczuła, że gardło puchnie jej ze strachu. Miło wiedzieć, jak się nazywasz! Obróciła się do łóżka, na którym leżał telefon. Stanęła na środku pokoju i wpatrywała się w wyświetlające się na ekranie zdjęcie kacpra. Nie mogła niemal oddychać. Zastanawiała się, czy on też miał jej zdjęcie. Jeżeli tak, to wiedział, jak wygląda. Znał też jej adres i numer telefonu. Ładna jesteś, Ewa. Ładny uśmiech. Szczupła i lekka. Umiem określić ciężar osoby co do kilograma. I wzrost też. Ty ważysz 47 kilogramów i masz metr 63 m wzrostu. Kruszynka, wiem gdzie masz środek ciężkości, wiem gdzie pchnąć. Każdego można pchnąć do śmierci. Każdego, nawet takiego dużego mężczyznę jak Kacper. Lubisz go? Ewie zakręciło się w głowie i poczuła, że brakuje jej powietrza. Nogi ugięły się pod nią i niemal upadła. Usiadła na podłodze. Wiedziała, że nie powinna słuchać mordercy, ale bała się rozłączyć. Widziałaś, jak pcham. Wiem o tym, Ewa. Nie podoba mi się to, co robisz. Poszłaś na policję. Mówisz głupoty. Wyjrzyj. Spójrz na mnie. Czekam na ciebie. Ewa na czworakach podeszła do telefonu i się rozłączyła. Potem wróciła do okna. Wyciągnęła rękę i sięgnęła do rolety, żeby ją opuścić. Bała się oderwać przy tym wzrok od podłogi. Kiedy w końcu udało jej się odgrodzić od tego, co jest na ulicy, opadła całkowicie z sił i zaczęła płakać. Potem jednak nagła myśl zmroziła ją i podeszła do drzwi, zamknęła je na zasuwę, którą kupiła i zamontowała zaraz po morderstwie na pasach. Potem wzięła nóż z kuchni, usiadła przy drzwiach i czekała. Bała się mordercy. Przyniosła sobie poduszkę i koc. Mijała godzina za godziną i nie mogła zasnąć. Czuła ciężar na piersi i miała wrażenie, że się dusi. Słuchajcie, Kasper jest w szpitalu, powiedział Tomek po odebraniu SMS-a. Kasper był jego przyjacielem jeszcze z podstawówki. Siedzieli razem w jednej ławce. I trafili na studiach do jednej grupy. Ewa popatrzyła na kolegę z puchniętymi oczami. Po nieprzyspanej nocy ledwo przywlokła się na zajęcia następnego dnia. Rano nie wzięła nawet prysznica, chociaż bardzo go potrzebowała. W zbyt wielu filmach morderca tam atakował, a krew spływała po przeźroczystej, zaparowanej za słońce. Co się stało? Mów! — zapytał Darek. — To on dzwoni? — Nie. Jest w śpiączce farmakologicznej. Mówią, że przewrócił się na schodach do metra, na tych strasznie długich, co prowadzą na ten niski poziom. Jest nawet świadek, że jakiś pijak na niego wpadł i pchnął, a potem uciekł. Co mu jest? Zapytała zdławionym głosem Ewa. Ma pękniętą czaszkę, wstrząs mózgu, uszkodzony kręgosłup i kilka złamań. Nie jest dobrze. Musimy do niego jechać po zajęciach, powiedział Darek. Teraz nie ma sensu, wpuszczają tylko rodzinę. Ewa nie słyszała dalszych słów kolegów i koleżanek. Jej myśli splątały się i otworzyła usta, żeby łapczywie chwytać powietrze. Zachwiała się na nogach i usiadła na ławce. Wiedziała, że to nie był żaden pijak. Jakimś cudem morderca dogonił kacpra i zepchnął go ze schodów. To nie mógł być przypadek. Bardzo przepraszam, ale w tym tygodniu nie mogę. Ale w następnym już spotkamy się normalnie, powiedziała Ewa. Mam nadzieję, że to nie spowoduje problemów. Plasówkę ma właśnie w piątek z matematyki, a mówi, że nic nie umie, usłyszała po drugiej stronie głos zdenerwowanej matki. No nie wiem. Chyba będę musiała poszukać kogoś innego na ten dzień. Jarek po prostu nic nie rozumie i mówi, że bez pani to nie zrozumie. Nie ma problemu. Mogę pani podać numer telefonu do kogoś, kto mnie zastąpi. To mój kolega ze studiów, też bardzo dobry matematyk. Nazywa się Tomasz Wański. On ma wtedy czas. Mogę go polecić, naprawdę. Jak mi minie choroba, to wtedy ja będę kontynuować. No dobrze, zobaczymy. Odparła poirtowana kobieta. Kazała sobie podyktować numer, po czym rozłączyła się. Ewa westchnęła. Straciła już kilkanaście lekcji przez strach. Oszczędności kurczyły się. Po prostu bała się wychodzić po zmroku z mieszkania, a dni stawały się coraz krótsze i wiedziała, że wychodzenie na korepetycje w dzień będzie wkrótce niemożliwe. Była zmęczona, niewyspana i złamała wszystkie swoje zasady dotyczące systematycznej nauki. Przeniosła łóżko pod drzwi, żeby je barykadować na noc, ale mimo tego spała jedynie godzinę dziennie. Pierwszy raz zdarzyło jej się zasnąć podczas wykładu, za co została wyproszona z sali. Świat walił jej się na głowę. Gdyby nie wcześniejsza rozmowa z ojcem, wyjechałaby na tydzień do domu. Nie chodziłaby na wykłady i ćwiczenia, ale ktoś z jej grupy mógłby je nagrywać i jej przesyłać. Mogłaby dzięki temu wyprowadzić się z tej przeklętej praskiej kawalerki do czasu, kiedy jej nowy pokój pod Warszawą będzie gotowy. Bała się jednak że jeżeli pojedzie do domu, to już nie wróci na studia. Ojciec umiał dopiąć swego, obciążyłby ją winą i skłoniłby została. Nie chciała tego, więc mimo, że bała się panicznie mordercy, nie zadzwoniła do domu i nie poprosiła o pomoc. Zdecydowała, że wytrzyma. Jeszcze tylko cztery dni, Ewa, i wyprowadzka. Pocieszała się, dasz radę, kochana. Zmieniła numer telefonu, i nadal nie wyglądała przez okno. Morderca jednak nie pokazał się u niej ani razu, nie pukał do drzwi ani nie dręczył ją w inny sposób. Miała nadzieję, że chciał ją jedynie wystraszyć. Nie poszła na policję w sprawie kacpra ani telefonu z pogróżkami. Bała się, że policjanci nic nie zrobią i znowu będą jej wmawiać, że jest paranoiczką. Dochodziła dopiero dziewiętnasta, ale położyła się na łóżku. Była zmęczona. Oczy zamykały jej się do snu, ale gdy tylko zanurzała się w marzenia senne, budziła się gwałtownie, bo przed oczami pojawiała się biała twarz. Nie mogła przestać myśleć o prześladującym ją szaleńcu. Na stoliku przy łóżku leżał gaz pieprzowy, a na podłodze nóż kuchenny. Chciała mieć możliwość skutecznej obrony, gdyby morderca próbował się włamać do mieszkania. Sądziła, że jest nieuzbrojony. Wykorzystywał zaskoczenie, by zepchnąć ludzi z drogi lub na schody. Próbowała zasnąć, ale biała twarz pulsująca co chwilę pod zamkniętymi powiekami nie dawała jej spokoju. Postanowiła zająć czymś głowę, zaczęła prasować ubrania i tak musiała to zrobić, więc wolała być gotowa. Nie miała wiele do pakowania. Zmieściła się w jednej dużej walizce i plecaku. Kiedy skończyła, ze zmęczenia ledwo trzymała się na nogach ale poczuła się dużo lepiej. Widok spakowanej walizki oznaczał, że jej koszmar niedługo się skończy. To podniosło ją na duchu. Otworzyła oczy. W mieszkaniu panował mrok. Jedynie przez zasłonięte roletami okno, przeciskały się stróżki bladego światła ulicznych latarni. Serce waliło jej w piersi ze strachu i czuła, że brakuje jej powietrza ale nie pamiętała dlaczego. Dopiero gdy usiadła na łóżku, przypomniała sobie dręczącego ją mordercę. Sięgnęła ręką po telefon i stwierdziła, że jest trzecia trzydzieści, środek nocy. Pakowanie skończyła około dwudziestej trzeciej, więc spała co najmniej cztery godziny. Nie czuła się jednak ani trochę bardziej wypoczęta. Nogi miała ciężkie, głowa bolała, a oczy piekły, jakby jej ktoś tam nasypał soli. Ścisnęła w ręku pojemnik z gazem pieprzowym i wyciągnęła rękę, by zapalić światło. Przełącznik kliknął, ale żarówka nie zapaliła się. Poczuła mdłości ze zdenerwowania. Wstała ostrożnie i podniosła z podłogi nóż. Poszła do łazienki i spróbowała również tam zapalić światło, ale żarówka nie rozbłysła. W jej mieszkaniu lub w całym budynku nie było prądu. Zadrżała ze zdenerwowania. W szufladzie w kuchni trzymała zapalniczkę i świecę. Przez dwa lata wynajmowania kawalerki tylko trzy razy zdarzyły się przerwy w dostawie prądu: dwa razy były związane z burzą, a raz z budową prowadzoną tuż obok. Robotnicy uszkodzili okablowanie. Pocieszała się, że to jeden z takich wypadków. Mimo tego włożyła gaz pieprzowy do kieszeni, a nóż przełożyła do prawej ręki. Szła powoli, starając się nie robić hałasu. Na zewnątrz nie było burzy, ani nie padał nawet deszcz. Słyszała jednak szum drzew i przejeżdżające niedaleko samochody i pociągi. Wydało jej się, że coś stuknęło obok okna. Ale to było przecież niemożliwe, bo mieszkała na szóstym piętrze. Czy ktoś mógł się tak dostać do środka? I wtedy usłyszała brzęk tłuczonego szkła. Coś uderzyło w rolety, oderwało je od framugi i z hukiem rągnęło podłogę, a potem potoczyło się pod ścianę i zniknęło w mroku. Krzyknęła. Przedmiot był biały i okrągły, i przez chwilę pomyślała, że to ludzka głowa. Strach wypełnił jej pierś gorącem, ręce zaczęły mrowić, i zaczęła szybko oddychać, wciągając w płuca zimne, jesienne powietrze, które wdarło się do środka wraz z liśćmi. Musiała uciekać, uciekać! Cofnęła się do drzwi, odsunęła zasuwę i szarpnęła za klamkę, odsuwając łóżko na tyle, by przecisnąć się na zewnątrz. Do jej mieszkania wtargnął strumień bladego światła. Kiedy jednak spróbowała przecisnąć się na klatkę schodową, ktoś pchnął drzwi tak silnie z zewnątrz, że łóżko uderzyło ją w piszczel i przewróciła się. Do środka wtargnął ubrany na czarno mężczyzna z na biało twarzą. Przez chwilę, zanim zamknął drzwi, widziała go dokładnie i naprawdę nie miał oczu. Oczodoły były większe niż u normalnego człowieka, tak głębokie. Że wydawało się sięgać do połowy czaszki i czarne w środku, jakby ktoś wypalił je ogniem. Mężczyzna stanął na łóżku i patrzył na Ewę bez ruchu. Oddychała szybko, wciągała i wypuszczała powietrze, a w głowie zakręciło jej się od nadmiaru tlenu. Powinna krzyczeć, uciekać, ale jedynie wyciągnęła przed siebie nóż. A morderca tylko patrzył, a potem powoli nadepnął na poduszkę i zeskoczył z łóżka tuż obok niej. Poczuła od niego ziemisty zapach, jakby nagle wpadła do wykopanego w lesie dołu, jakby przyszła do niej śmierć. Uciekła odruchowo w głąb pokoju, potykając się o własne nogi. Przewróciła się i upadła w rozbite szkło. Morderca szedł za nią powoli, pewny swojej siły i przewagi. Wyjęła z kieszeni gaz pieprzowy i prysnęła mu w twarz. Stał bez ruchu, nie skrzywił się nawet i wytrzymał do momentu, aż rozpyliła cały. Uniósł wtedy dłonie i oddychał pełną piersią, chociaż wydawał się nie mieć usta ani nosa. Początkowo drażniący gaz nie dotarł do jej śluzówek, ale wkrótce podmuch wiatru wpadł przez rozbite okno, powietrze zawirowało i poczuła pieczenie. Oczy zaczęły łzawić i odruchowo cofnęła się w stronę okna, by zaczerpnąć świeżego powietrza i to był błąd. Błyskawicznie doskoczył do niej i pchnął tak silnie, że oderwała się od podłogi i poleciała w kierunku okna. Uderzyła w resztki szyby, która wyrżnęła się w jej ciało. Krzyknęła, ale było już za późno. Zaczęła spadać w ciemność. Wierzysz mi, Tomek? Bo nikt mi nie wierzy, powiedziała Ewa, patrząc w podłogę. Stali na korytarzu, na uczelni. Wierzę, kurwa! Co za historia, ja pierdolę. Tyle dwo żyjesz, widzę to po tobie i te koszmary. Jakby mi coś takiego się śniło, że facet włazi do mieszkania stwór bez oczu, śmierdzący ziemią i wypycha mnie przez okno, to bym się zesrał. Wierzę, że to nie ściema. Kacper też powiedział, że to nie był żaden pijak, tylko facet za nim szedł. Wielki, silny facet o rękach, jak wiesz, konary. Nagle zniknął, a później Kacper poczuł pchnięcie tak silne, że przez pierwsze kilkanaście stopni po prostu przeleciał. Ale wszystko z nim będzie dobrze. Głowę ma w porządku i kręgosłup też dobrze. Nie ma żadnego paraliżu. Tylko dwa żebra i kość łokciowa połamane. Ale się zrosną i będzie jak nowy. Będziecie mogli iść w końcu na randkę. Obiecaj mi to. On jest dla mnie jak brat. Ciągle już od pierwszego dnia o tobie mówi, że Ewa to, Ewa tamto. A ty jak zakonnica zakonu algebry tylko całkujesz i różniczkujesz, Ewa parsknęła śmiechem, ale z oczu pociekły jej łzy nie wiedziała czy to ze strachu, czy ze szczęścia. Boże, mam nadzieję, że nic mu się nie stanie, bo to moja wina. Nie twoja, Ewa, co ty gadasz? To widocznie ten sam świr, jakiś pierdolnięty morderca, świr, I jeszcze do ciebie dzwonił z jego telefonu. Trzeba po prostu jeszcze raz iść na policję i to jakoś przetrwać, bo ile ci jeszcze zostało do tej przeprowadzki? Jeszcze trzy noce. Ale ja nie pójdę na policję. Po prostu nie pójdę. No to słuchaj. Mam plan. Te trzy noce mogę tam z tobą spać. Poprosiłbym cię do nas, ale wiesz, że mieszkamy w pięciu chłopa na kwadracie i wielu z nich jest czasami nieokrzesanych. No i jakieś plotki by były. Dlatego ja po u ciebie będę nocował, wezmę sobie piworek i nikt nie będzie wiedział. Dobra, chyba to dobry pomysł. Przyznała. I z mojej strony nic ci nie grozi. Kacper to dla mnie jak brat. I chociaż jeszcze nie jesteście ze sobą razem, to ja traktuję was jak parę. To co, przyjdę o siódmej, okej? Okay? Zaraz po tych korkach, co mi je naraiłaś. No i dzięki ci za to. Zawsze trochę do sakwy wpadło. Dobrze. Ja też ci dziękuję, Tomek. Będę czekała. A teraz wracaj do mieszkania. Zamknij się na cztery spusty i czekaj na mnie. Trzy dni razem przetrwamy. Może nawet się z tobą pouczę. Nadrobisz trochę, bo ostatnio na laborkach nie błyszczysz. Nawet Kitoński, stary doktorzyna, poznał, bo chłopaki to mu się mieszają. Ale jak jego prymuska nawala, to zaczyna się martwić. Naprawdę? No, mówię ci, nawet mnie zaczepił, co z tobą, bo jestem po tobie drugi a on po ocenach na swoich laborkach ocenia wartość człowieka. Ciebie uznaję za wartościową. Ja jeszcze ujdę, a resztę traktuję jak ludzkie śmieci. Fajnie, by było, jakbyś mi pomógł. No, pomogę. A teraz idź. Zjawię się u ciebie niezawodnie, więc się nie bój. Gdy wracała do mieszkania, było jeszcze widno. Szła chodnikiem jak najdalej od jezdni, a gdy musiała przejść przez ulicę, trzymała się w tłumie. Wśród ludzi niemal się nie bała. Niebo było bezchmurne i niebieskie. Patrzyła ze zdziwieniem na ludzi, czekających na zielone światło. Nie rozumiała, dlaczego podchodzili na sam skraj chodnika, chociaż z tyłu mieli wystarczająco dużo miejsca, by stać bezpiecznie. Niektórzy nie patrzyli nawet na nadjeżdżające samochody, tylko obserwowali ekrany swoich telefonów. A pędzące co chwilę kilkutonowe pojazdy mijały ich zaledwie o pół metra. Każdy z nich, Mógł zabić w ułamku sekundy. Czy pół metra było tego warte? Czy ta zgarbiona babcia z zakupami stałaby z taką samą pewnością na krawędzi stumetrowej przepaści? A ta kobieta prowadząca trzylatka do przedszkola szłaby z nim po linie zawieszonej nad wrzącą lawą? Bo gwarancja śmierci była taka sama jak przy uderzeniu jadącego samochodu. Wystarczy tylko lekko pchnąć. Lekko pchnąć. Ewa wróciła do swojej praskiej kawalerki o szesnastej, po długim włóczeniu się po mieście. Zrobiła sobie obiad, usiadła przed talerzem, ale nie mogła w siebie wymusić nawet jednej łyżki. Nasłukiwała kroków na klatce schodowej. Pod wpływem koszmaru zrezygnowała z gazu pieprzowego, ale zakupiła czekan. Lubiła chodzić po górach i uznała, że jest lepszym narzędziem do samoobrony. Przygotowała podręczniki. I ułożyła je przy swoim biurku. Przytaszczyła też krzesło z kuchni dla Tomka i czekała. Łóżko odsunęła do od drzwi i napompowała materac, żeby jej gość mógł wygodnie spać. Czas do siódmej. Dłużył się niemiłosiernie. Jeszcze raz sprawdziła, czy nie zapomniała czegoś spakować z mieszkania, a potem zaczęła je sprzątać. Miała nadzieję, że dostanie z powrotem całą kaucję. Jeżeli tak by się nie stało, to musiałaby chyba głodować. Za dziesięć siódma zadzwonił telefon. Gardło zacisnęło jej się ze strachu, mimo że na ekranie pokazała się twarz Tomka. Odebrała, spodziewając się najgorszego. Hej, Ewa, ja tylko chciałem. Rozpoczął, ale dziewczyna przerwała mu. Nie możesz przyjść, tak? Zapytała od razu, nawet się nie witając. Nie no, co ty? Już jestem przed twoją klatką, dziewczyno, ale chyba domofon nie działa. Dzwonię, a ty nic. Odetchnęła. Przepraszam, chodź. Często się psuje to dziadostwo. Wpisz dwanaście, potem kluczyk jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra, dzięki. Usłyszała, jak z przedpokoju dobiega pisk, informujący, że ktoś wpisał prawidłowy kod. Tomek po chwili zapukał do drzwi. Gdy go zobaczyła, poczuła ulgę. Na ramionach miał plecak. Przyniosłem sobie ubrania na te dni i parę rzeczy. Nie będę ich przecież nosił codziennie, co? Pewnie jasne. Tutaj zostaw. Poczęstowała go kawą i postawiła na biurku przekąski. Potem rozpakował swoje rzeczy i przystąpili do robienia zadań. Zdziwił się, chociaż ostrzegała go, że będzie go prosić o wytłumaczenie kilku rzeczy ze studiów. Szczerze mówiąc, myślałem, że będziemy oglądać filmy i pić piwo, roześmiał się. Ale jak ci tak zależy, to pewnie. Tomek, sprawa jest prosta. Jak nie dostanę stypendium naukowego, to mogę się żegnać ze studiami. Moi rodzice przestali się dokładać i muszę jakoś żyć. Wiadomo, że zwiększę godziny korepetycji dla dzieciaków i dam radę, spokojnie się utrzymać, ale to zajmuje trochę czasu, żeby znaleźć klientów. A teraz jeszcze kilku mi odpadło, przez to, co się dzieje. Dobra, nie musisz nic mówić. I dziewczyno, od czego masz przyjaciół? Zaraz się zrobi zrzutkę i dam radę. Potem oddasz. Od czego się ma przyjaciół, nie? Chyba nie po to, żeby ci mówili, żebyś się wzięła w garść i patrzyła od pozytywnej strony, tylko od działania, nie? Trzy godziny robili ćwiczenia, w których ciągle się myliła. Była pewna, że widział pustkę w jej oczach takie rzeczy łatwo da się wyczuć. Sama udzielała korepetycji i wiedziała, jakie to łatwe. Ale był cierpliwy i powoli przebrnęli przez najtrudniejsze tematy potrzebowała jeszcze kilku godzin samotnej nauki, by poukładać sobie wszystko w głowie, ale i tak oszczędził jej wiele czasu. Dobra dziewczyno, ale jest już cholera dwunasta. Koniec tej nauki, otwieraj laptopa i oglądamy filmy. Zaczął, ale spojrzał w oczy Ewy. Co ja gadam? Ty się kładź lepiej spać. Wyglądasz tak, jakbyś miała zemdleć. Jak żywy trup do łazienki, pryszniczek i śpi. Ja będę pilnował wszystkiego, tylko strasznie się duszno zrobiło. Nie zdążyła go ostrzec. Podszedł do okna i podciągnął roletę. Wstrzymała oddech, a Tomek wyjrzał na ulicę. Ewa bała się podejść. Widzisz tam kogoś? zapytała. Zbliżył twarz do szyby i osłonił oczy przed światłem. Przez chwilę patrzył na dół. Nie, nikogo nie ma na ulicy. Nawet samochody nie jeżdżą. Nie obrać się, wcia, ale mieszkasz na niezłym zadupiu, uśmiechnęła się. Już niedługo. Wkrótce będę mieszkać na takim zadupiu, że hej. Krowy będą mudzzały, a kurik dakały? No, prawie. No dobra, kolerska. Idź do Łazienki, a ja tu sobie umoszczę posłanko na tym wspaniałym materacyku. Ale będzie wygodnie. Poklepało oklapły nieco materac, wzbijając kurz. Eba zawstydziła się. I to nie żart kochana. Ja lubię spać na podłodze. Tylko trochę przewietrze, bo się duszno zrobiło od tych naszych nagrzanych mózgów. Ewa poszła do łazienki, a gdy wróciła, Tomek był przebrany w piżamę. Okno było już zamknięte, i rolety zasłonięte. Położyła się do łóżka i przykryła kołdrą, a potem kocem. W pokoju zrobiło się zimno. Tomek poszedł do łazienki i wrócił po kilku minutach. Umył jedynie zęby i twarz oraz ogolił się. No to idziesz spać powiedział. Dzisiaj będzie pierwsza noc dobrego snu. Zgasił światło i zamknęła oczy. Nie mogła jednak zasnąć, chociaż strach się zmniejszył. Oddychała swobodnie, a ciężar na piersi zelżał. Była w końcu bezpieczna, ale ta radość na niemal godzinę odpędziła senność. Próbowała zagadywać tomka, ale on za każdym razem kładł sobie palec na ustach i prosił ją, by zamknęła oczy. Leżał w śpiworze twarzą do niej. Dzieliły ich zaledwie dwa metry. Chłopak odgradzał ją od wejścia do mieszkania i był bliżej okna. Czuła, że była w końcu bezpieczna. Myliła się. Gdy się obudziła, początkowo myślała, że znowu śni koszmar. Dochodziła czwarta nad ranem. Dygotała z zimna. Tomek leżał zawinięty w śpiwór, jak mumia. Miał zasłoniętą nawet głowę. Rolety były podniesione, a okno otwarte. Przez to w mieszkaniu panował półmrok. Poczuła, jak serce jej przyspieszyło. Kto otworzył okno? Tomek? Powoli sięgnęła po czekan, który odłożyła przed snem pod łóżko i schowała go pod kołdrę. Czekała i nasłuchiwała. Wtedy usłyszała skrzypnięcie podłogi, dochodzące od strony drzwi i spojrzała w tamtym kierunku. Wstrzymała oddech. Morderca stał tam nieruchomo jak posąg. Ręce opadały mu wzdłuż ciała, a twarz była biała jak kreda. Teraz, kiedy stał blisko, dostrzegła, że miał usta i nos jak każdy człowiek, ale wargi pomalował białą szminką. Chciała krzyczeć, ale głos uwięzł jej w gardle. Zdołała jednak opanować paraliż ciała i usiadła na łóżku. Wyjęła czekan spod kołdry tak, żeby mogła go swobodnie użyć. — Tomek, obudź się! — próbowała krzyknąć, ale z ust wydobył jej się chrypły szept. — Tomek! — morderca o białej twarzy drgnął. — Nie próbuj mnie oszukać! — powiedział. — Tu nie ma nikogo, nie ma żadnego Tomka. Przede mną nie ma ucieczki. Teraz ja, teraz moja pora. — Tomek, wstawaj! — krzyknęła, patrząc na śpiwór. Chłopak leżał tam bez ruchu, jakby był martwy. Możemy zrobić to godnie, powiedział morderca. Stań po prostu przy oknie. Nie chcę, żeby cię bolało. Stań przy oknie. Jak dobrze ułożysz głowę, to jak upadniesz, nie poczujesz niczego. Po prostu ogarnie ci ciemność. Nie chcę Twojego bólu. Chcę śmierci. Będziesz moja. Krzyknęła już z całych sił. Strach przełamał jakąś zwierzęcą barierę i krzyczała tak głośno jak nigdy w życiu. Morderca ruszył w jej stronę. To był potężny mężczyzna. Wzniosła czekan do ataku i opuściła go na niego celując w głowę, ale osłonił się przed ramieniem. Chwycił ją za rękę, drugą dłonią za szyję i zaczął dusić. Jego grube palce były jak stalowa obręcz poczuła, że nie może oddychać. Pociągnął ją w stronę okna. I może udałoby się mu ją wypchnąć niemal od razu, ale wtedy z łazienki wybiegł Tomek i z całej siły rąbnął napastnika w głowę ciężkim kryształowym wazonem na kwiaty. Morderca zachwiał się, lekko ogłuszony, a wtedy Tomek uderzył ponownie, ale tym razem trafił jedynie w kark, bo napastnik oderwał rękę, którą dusił ofiarę od jej szyi i osłonił się. Ewa nabrała powietrza i wbiła szaleńcowi czekan w twarz. Trafiła w czoło, trysnęła krew, ale nie puścił jej ramienia, tylko wciąż ciągnął ją w stronę okna. Dziewczyna zdała sobie sprawę, że chce ją obrócić i wyrzucić na zewnątrz. Zaparła się nogami i pochyliła do przodu, by mu to maksymalnie utrudnić. Jednocześnie wbiła mu czekan w udo. Mężczyzna jęknął z bólu i opuścił rękę osłaniającą twarz. Tomek wykorzystał okazję i rzucił wazonem. Z odległości metra nie spudłował, wazon uderzył morderce w nos, chrupnęła kość i na pomalowaną na biało twarz popłynęła krew. Morderca odwrócił się odruchowo w stronę okna, by osłonić się przed kolejnymi pociskami i puścił ewę. Tomek pchnął go z całej siły w plecy, w stronę okna. Szaleniec był na tyle zamroczony i zdezorientowany, że zatrzymał się dopiero na framudze. Tomek zawahał się i nie wiedział co robić. Ale Ewa wbiła czekan z całej siły w plecy napastnika. Celowała w kręgosłup, ale chybiła i czub narzędzia utknął pod łopatką. Morderca ryknął, ale wydało jej się, że w tym okrzyku więcej było gniewu niż bólu. Dziewczyna wyszarpnęła broń i uderzyła jeszcze raz, gdy próbował się odwrócić. Tym razem trafiła w ucho i mężczyzna zachwiał się na nogach. Zawisł na parapecie z głową i jedną ręką wystającą na zewnątrz. Uderzyła trzeci, czwarty i piąty raz, bo bała się, że zaraz podniesie się i ich zaatakuje. Tomek odciągnął ją od ciała mordercy. On już nic tam nie zrobi! Dzwonił na policję! krzyknął. Jest nieprzytomny! Ewa, chociaż go słyszała, to nie rozumiała co mówi. Dostrzegła, że morderca oparł dłonią o zewnętrzny parapet, jakby chciał wstać. Chwyciła go za stopę, tę, którą cały czas dotykał podłogi, i szarpnęła z całej siły do góry. Mężczyzna stracił równowagę i niemal wypadł na zewnątrz, ale rozłożył nogi i utknął w oknie, wisząc głową w dół. Rękami trzymał się jeszcze za zewnętrzny parapet. Ewa jednak wbiła mu czekan w udo i zaczęła nim grzebać w mięśniu. Napastnik nie mógł się cofnąć i tracił siły, zaczął harczeć, ale nie przestawała. I nagle zrezygnował z walki o życie. Szepnął coś ochrypłym głosem, a w następnej chwili jego nogi zwiotczały. Spadał przez chwilę w ciszy i uderzyłoby to nowy chodnik sześć pięter niżej. To niemożliwe. Ewa pokręciła głową. Patrzyła w podłogę, na której nadal było widać rozmazaną butami krew. Jak to go tam nie ma? Sprawdzamy to, proszę pani, ale pod oknem nie ma żadnego ciała. Jest krew i w ogóle dużo krwi. Ale ciała nie ma. Policjant siedział na krześle, a Ewa i Tomek na łóżku. Dwóch innych zabezpieczało ślady. On spadł z szóstego piętra Tomek wskazał palcem na okno. On zaatakował i spadł, widziałem to i słyszałem. To był taki chrzęst, wie pan, jakby się łamały kości. Nie mógł tego przeżyć, to niemożliwe. Przesłuchujący ich policjant wzruszył ramionami. No nie wiem, może miał wspólnika i go odciągnął, może samochodem. Ale dobra, to akurat my będziemy badać. Ważne, żeby ustalić przebieg zdarzeń. To ten mężczyzna włamał się i pan usłyszał... Yy, i schował się w łazience. Potem pan go zaatakował. Nie, zaprzeczył Tomek. Ja go nie zaatakowałem. To on zaatakował Ewę. Chciał ją wypchnąć przez okno. To nie była jego pierwsza ofiara. Zabił człowieka pod blokiem Ewy i zepchnął kacpra naszego przyjaciela ze schodów. I to nie były jego pierwsze ofiary, na pewno. Mhm... Pan go opisze może, tak, żeby tutaj patrole wysłać, jakby gdzieś się jeszcze kręcił. Tak, ubrany na czarno, twarz pomalowana na biało, i oczy też wymalowane na czarno. Od razu wygląda jak świr, wysoki, tak z metru osiemdziesiąt, ale potężnie zbudowany. Ważył ze 120 kilo, najmniej. Grube uda, ramiona, kark jak budowlaniec. I pan się spodziewał, że się włamie? Nie spodziewałem się, ale było takie prawdopodobieństwo. Dlatego Ewa poprosiła mnie, bym przenocował w jej mieszkaniu. Czuła się zagrożona, jestem jej kolegą ze studiów. Ona jest narzeczoną mojego przyjaciela, który leży w szpitalu, bo ten świr zepchnął go ze schodów. A dlaczego nie zadzwonił pan na policję, jak pan słyszał, że się włamuje? Pan naprawdę zadaje to pytanie? Naprawdę? Niech pan po prostu odpowie. Dobra. Nie przyjechalibyście wcześniej, a ja straciłbym element zaskoczenia. Uciekłby i problem by pozostał. Zresztą Ewa poprosiła o jakieś patrole i mieliście ją w dupie. Nie złapaliście go i nawet nie próbowaliście. Jedynie nawet wmawiał, że sobie wymyśliła tego zbira, że to była jej wyobraźnia. Postanowiłem załatwić sprawę raz na zawsze, bo wy woleliście jej wmawiać, że nie widziała tego co widziała. Bo wam tak w papierach wygodniej, co? Proszę pana, to nie ja byłem tamtym policjantem, a policjanci są różni. Czym zaatakował ten zbir? Miał nóż, jakąś broń? Nie, nie miał, ale zaczął dusić ewej. I... Chłopak przerwał i odetchnął kilka razy. Pomyślał: Spokojnie, nie ma pośpiechu. Niech pan się zastanowi. Zresztą i tak państwa przysłuchamy później, pewnie nie raz. Szamotaliśmy się, uderzyłem go wazonem tym, co tu leży na podłodze i w końcu wypadł przez okno. Spadł tam, na sam dół. Słyszeliśmy nawet ten chrupot kości. Panu już mówiłem? Ta. To chyba bez sensu, żeby rozmawiać w tej chwili. Teraz to państwo są w szoku. Pani to powinna jechać do szpitala. Widać siniak na szyi, robi się fioletowy. Zabezpieczymy ten y, dziabak, ten tu... Bo na nim jest krew napastnika, prawda? Tak, to jego krew, powiedziała Ewa i oddała czekan. Policjant nadal przepytywał Tomka, a ratownik medyczny pomógł jej wstać. Poprowadził ją na dół do karetki, mimo że czuła się dobrze, wręcz wyśmienicie. Nic nie ciążyło jej na piersi i oddychała swobodnie. Nie wiedziała, czy morderca żyje, czy nie, nie była nawet pewna, czy był człowiekiem, ale nie obchodziło jej to. Nie mógł jej już skrzywdzić, była tego pewna, była już bezpieczna, czuła, że może wiele, że nic jej nie powstrzyma. Nie bała się już, nie bała się niczego. I przypomniała sobie, co szepnął jej morderca, przed tym, gdy puścił się parapetu. Powiedział: Teraz ty, teraz twoja pora. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania, pchnięcie do śmierci. To był remake opowiadania sprzed dwóch lat, ale, jak zapewne zauważyliście, bardzo, bardzo zmieniony. Jeżeli ci się podobało, proszę o lajka subskrypcje i komentarz. Pozdrawiam Bruno Siak